Cześć, witam się z Wami z mojej kuchni. Dzisiaj Halloween i Eli urodziny, więc świętujemy od samego rana, a ja mam pełno przygotowań, właśnie dlatego jesteśmy w kuchni. Większość dekoracji już rozwiesiliśmy, czekamy na pierwszych gości, którzy mają przyjść z samego rana. Teraz jest 8:45, my już od godziny 6 na nogach, dlatego że dzieci nie mogły się doczekać prezentów. Słuchajcie, jeśli nie wiecie, jak dmuchać takie foliowe balony, wcale nie potrzebujecie helu. Może być tylko słomka. Wkładacie tutaj w ten otwór pomiędzy tą folię. O tak. Mniej więcej Wam wejdzie słomka nawet na całą długość, jakbyście chcieli tam do środka. I dmuchacie. Prosta sprawa. Ta-da! Przygotowane torebki takie ze słodyczami dla dzieci, ale pomyślałam, że fajnie by było wsadzić jeszcze chociażby po jednym balonie, bo bardzo dużo nam zostało, więc chyba lepiej je wykorzystać. O, pokażę Wam jeszcze moje paznokcie, które muszę albo zmyć, albo dorobić. No niestety semilak znowu. Mam pecha do tej firmy, muszę zmienić na coś innego, ale pozbędę się najpierw tych, które mam. Wykorzystam je, przynajmniej się postaram. Ale jeśli będą się trzymały tak, jak trzymają się do tej pory, no to po prostu chyba się poddam i mogłabym nawet wrócić do normalnych lakierów, które mi nie będą tak niszczyły paznokci, a będą mi się trzymały no, tak samo albo dłużej nawet. Więc no, semilak, nieładnie. Ok, do tych już powkładałam wszystkie balony, teraz jeszcze muszę do tych. Na szczęście łatwo się otwierają. Mają tylko taki metalowy, wiecie, sznureczek. Chodzić tutaj po domach i no, częstować się słodyczami nawzajem i tak dalej, ale no, każdy, wiadomo, ze względu na COVID chce na siebie uważać i na tych innych i nie zagrażać innych, więc ja pomyślałam, że właśnie zrobię takie torebki i do tych dzieci, z którymi no niestety nie możemy się dzisiaj spotkać, no i poza tym mamy imprezę urodzinową Eli, pomyślałam, że później wieczorem, może jak już się zrobi ciemno, zaniosę do naszych znajomych dla dzieci takie małe, drobne upominki. Mam nadzieję, że zrobi im się miło i chociaż na chwilę będą mogły się rozweselić w ten dzień, mimo to, że nie wychodzą na przykład na zewnątrz. A wszystkie chcesz takie krótkie czy długie? Długi. Długi? One and short ones. Długi i krótki? Yeah. That one. To jeszcze. No i teraz twój. This one. Albo ten. This ten. A ten? Yeah.
Gdzie go damy? Tu? Nie. Yeah. Okej, okay, jeszcze coś zostało? Hej. On this one. To połączysz je? Yep, you need one more. A zrobimy takie super długie? Yeah. I think so. You need one deed. Trudno tak grać jedną ręką, ale mi pomożesz, tak? Look. I know how to make both ones. Happy birthday, dear Ella. Happy birthday to you. Słuchajcie, próbuję sobie zrobić makijaż i właśnie coś mi nie wychodzi. Mówię, że ten papier jest do dupy. Wiele się nie pomyliłam. Ja to krwi potrzebuję.
Jak to wygląda? Martin. How do I look? Like someone will chuck a piece of mud on me. She looked better than before, yeah? Ha 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 ha. Ela, no. Ela, come back. W ogóle to jeszcze mogła mieć czarne zęby, nie? We'll be right back.